Bruce Willis opuszcza plan filmu Woody'ego Allena, a Jessica Chastain zagra Polkę. Cześć, zapraszam na flash filmowy. Do niewyjaśnionego do końca zdarzenia doszło na planie nowego filmu Woody'ego Allena. Plan i zarazem obsadę opuściła jedna z jego gwiazd, Bruce Willis. Oficjalnym powodem są zobowiązania zawodowe Willisa na Broadwayu. Nieoficjalnie jednak nikt w to nie wierzy. Media spekulują, że Willis został przez Allena wyrzucony. Nie wiadomo jednak, z jakiego powodu Allen miałby się pozbywać Willisa. Wcześniej już co prawda zdarzało się, że reżyser wymieniał obsadę w trakcie realizacji. Nie opuszczamy Hollywood, ale przenosimy się w bardziej swojskie rejony. Jessica Chastain i Daniel Brühl zagrają w filmie The Zookeeper's Wife, opartej na faktach opowieści o wieloletnim dyrektorze ogrodu zoologicznego w Warszawie i powstańcu warszawskim Janie Żebińskim i jego żonie Antoninie. Po zbombardowaniu zoo w 1939 roku Żabiński wykorzystał opustoszałe pomieszczenia do ukrywania Żydów uciekających z terenów warszawskiego getta. A w naszym serwisie przeczytacie wywiad z Paulem Haggisem, reżyserem serialu HBO Kto się odważy. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia.